Cześć, witajcie. Przygotowałem dzisiaj dla was coś wyjątkowego. Słuchajcie, chcę wam pokazać ten łuk, który tam jakiś czas temu wyszedł do sklepu tygodniowego. Łuk steampunkowy dziurawiec. W momencie, kiedy on wychodził tam kilka tygodni temu, niczym szczególnym się nie wyróżniał. Był to jeden w sumie z najgorszych łuków, bo ta chmura pary, która powstawała przy likwidacji wroga, praktycznie nic nie robiła. A teraz jest tak, że w ostatnich aktualizacjach coś takiego dziwnego się podziało, że ta chmura pary wraz z połączeniem właśnie z postacią pod łuk i z farą robi jakieś kosmiczne obrażenia, nie wiadomo o co chodzi. I to działa na takiej zasadzie, że likwidujemy, mamy większą grupę mobków, likwidujemy małego pustaka, zostaje nam ta chmura pary. I w momencie, kiedy kolejne mobki zaczną wchodzić w tą chmurę pary, pasywka tej postaci fary odpala się po raz kolejny i tak może się odpalić w ciągu jednej chmury pary kilka razy. Czyli cała grupa mobów, która jest wokoło przy jednym wystrzale z tego łuku, jest w stanie nam zlikwidować całą hordę tych mobów. Więc świetnie to wygląda. Nie wiem dlaczego tak się stało. Nie powinno chyba tak być, ale naprawdę fajnie się tym gra. I uważam, że na tą chwilę, jeżeli to zostanie w takiej formie jak jest teraz, będzie to na pewno top 1 łuk do grania. Także tutaj są moje perki, widzicie. Ja sobie zmieniłem żywioł na ogień. I też jest ważna kwestia. W zależności jaki mamy żywioł, chmura pary będzie takie obrażenia zadawała. Czyli jak ja mam na ogień, chmura pary będzie zadawała obrażenia od ognia, więc spoko. Dzięki temu będę mógł likwidować także pustaki chromowane na misjach. Build jaki tutaj mam, to raczej taki standardowy, podłuki, fara, wymiatanie na całego. Pewny strzał, bojowe bity, szybka luneta, załatowane i gotowe i subwafle. Także co? Przechodzimy na mapkę. Ja wam życzę miłego oglądania. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I możecie mnie wesprzeć w sklepie, jeżeli macie taką ochotę. Kodzik tutaj widnieje na ekranie. Także życzę miłego oglądania. Trzymajcie się i do zobaczenia. Czekaj, weź się obudź. Nie, ale czekaj. Czekaj, musimy to dobrze rozegrać. Tempo lewo 140. Czekaj. Uderz go pierwszy. Czekaj. Ja go w dupę celuję. Kurde, zabiję go, patrz. Dobra. Pa! za mapę mnie wyrzuciło, widziałeś? Hej! To było kozak. No. Widzisz, jakie to tipsy bije. O człowieku, dobra. A mi się mikrofon przestawił w OBS-ie. Albo w systemie. Czyli tu mam. Masz tam te smashery? Nie, one zginęły. Ale tu ładnie teraz nagrałem, o kurde. To będzie ładnie teraz nagrane, co zrobię. Jak to bije? Nie, ja to nagrywam. Ja sobie to... Ja to sobie jutro wrzucę. Jak chcesz to wrzucać dzisiaj? Mhm. Z tymi smasherami ładnie wyszło. Próbki zbieraj. Zobacz. Czasem zbiernę tu większą grupę ich. Bo tu mamy ich bardzo dużo. Jezu, jak to pięknie wygląda. Dobijamy no tysiaka? Jest... Kurde, nie wiem czy ty na mobów. Dwa takery mam. Zgarnę tych tutaj. I mam jeszcze mały obóz.
macie tutaj? Japi. Czekaj, teraz ja. Teraz ja. Pięćset mobków tako.